Out MMA Sławomir Peszko! Przed wami Jacek Tede Groniecki! Aż taki statement mocny? Ja chciałabym z tego miejsca, tu przed wszystkimi widzami i przed tobą, Małgorzato, chciałabym bardzo ciebie przeprosić. Przeprosić cię za to. I wy, kochani, możecie się uczyć na żywej legendzie, że nie ocenia się książki po okładce, dlatego przepraszam cię za to, że próbowałam zablokować twoją walkę i tą galę. I cieszę się, że teraz będziemy miały okazję jako rekompensata zawalczyć razem. Ale mam jednocześnie pytanie do widzów szczególnie do tych, którzy są team Gocha i twierdzą, że to ja jestem zła, że tu jest coś moja wina. Czy wy uważacie, że Gocha jest ubezwłasnowolniona? No pewnie nie. Czy uważacie, że Gocha jest chora psychicznie? No pewnie nie. To dlaczego traktujecie ją jak ułomną do cholery? Dlaczego twierdzicie, że ona jest za słaba, żeby walczyć? Zobaczcie, jak dzisiaj wygląda. Czy ja bym walczyła ze starą Gochą? Nie. Podjęłam tę walkę tylko dlatego, że Gocha nie pije, trenuje i wygląda młodziej niż Monika Laskowska. Dlatego, Gocha, szapoba za twój glow up. Ale chcę powiedzieć jeszcze jedno i już kończę. Że dzisiaj jest, kochani, wyjątkowy dzień. Dzisiaj jest najważniejszy dzień w tym roku. Wiecie, jaki to jest dzień? To są urodziny Gochy Magical. I teraz wszyscy wstajecie. Wszyscy wstajecie. No co dla Gochy nie wstaniecie? Wstajemy! I śpiewamy 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje. No, kto nie wstanie, ten z policji. 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje głośniej! Nie słyszę. Jeszcze. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat. Hej! Hej! Niech żyje nam! Niech żyje nam! W zdrowiu, szczęściu, pomyślności, niechaj żyje nam! Wszystkiego najlepszego. Dobrze, to skoro tak, to chciałem powiedzieć, że federacja i sponsorzy federacji przygotowali nawet więcej. Skoro Marianna już to wywołała, w takim razie mam zapraszamy. Mam tutaj jeszcze prezent dla Gochy Magical z uczelni, na której pracuję. Mam voucher dla Gochy na wybrany kierunek studiów. Uwaga, może zacząć te studia bez matury, a wszystko możliwe, że Gocha będzie się uczyła u mnie pod moimi skrzydłami. Gocha, to jest dla ciebie. Dobrze. Czyli jednak glow up nie jest do końca pożądany, jak widzicie. I co dalej, myślicie, że ja jestem ta zła? Pani Małgorzato, poproszę o krótką odpowiedź, ponieważ mamy dla pani jeszcze jeden prezent, więc najpierw odpowiedź. Co, jak chce pani skomentować to wszystko? Powiem ci jedno. Jaka długa, taka głupia. I króciutko, a teraz mamy prezenty, ponieważ nie tylko pani Gosiu, Gosia, ja myślałam, ale również, że przepraszam, Marianno. Glow up działa też od wewnątrz, jak widać, nie bardzo. Marianno, wrócimy Proszę za sekundkę. Oprócz urodzin pani Gosi mamy również urodziny Sławka Peszki. Zapraszamy w takim razie nasz wielki tort, a także wielki prezent prosto na scenę. Uwaga, myślę, że i tortem, i prezentem będą się mogli podzielić. Happy birthday, happy birthday, baby. Happy birthday to you. Happy birthday, baby.
Happy birthday to you. Żywiej, kochani, żywiej. Happy birthday to you. Happy birthday. Nie czucie mocno, kochani. Pomóżcie. Happy birthday, dear Gosia. And Sławomir, Rajo. Happy birthday to you. Panie i panowie, oto prezent. Happy birthday. Stoj. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. A kto? Gosia! Gosieńka, chodź do Panie nas. Panie i panowie, prezenty od Sławomir, Laluny. Zapraszamy. A także dla Sławomira Peszko od Laluny. A także Moniki Laskowskiej. Gosia, chodź. Śpiewać, kogo walczyć, nie? S-P-Z. I uwaga! 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. A kto? Brawo! Brawo, brawo, kochani. Nie mogło mnie tu zabraknąć, jak już wiecie. Ogromne brawa dla Gosi za tę determinację, za wyjście z nałogu, za podjęcie się walki z tą oto panią nimfomanką i hipokrytką, która chciała tu zabłysnąć, ale przy mnie tego nie zrobi. Ogromne brawa za to, że podjęła się tej walki, mimo tego, że skreślaliście ją. Można powiedzieć, że freak fighty to świat patologii, ale jesteśmy na to żywym dowodem, na przykład ja i Gosia, że wyszliśmy z tej patologii, że nie imprezujemy. Gosia wyszła z nałogów. Idziemy do przodu. Jest, imprezujesz? Tak. Okej. Okay. bardzo mocno nam ten świat ulepszył życie. Wiele osób, które było w tym świecie na początku bardzo mocno uzależnionych od różnych rzeczy, teraz stoją twardo na ziemi. I dziękujemy Freak Fightom, że powstały właśnie dla takich osób jak my. Jeszcze raz, Gosiu, wszystkiego najlepszego. Dobrze, Marianno, czy wyjdziesz do face to face'a z Laluną? Nie. Pomimo naciśnięcia grzybka? Marianno, myślę, że z okazji urodzin mogłabyś dopuścić do tego, żebyśmy zrobili face to face. Wiele się mówi o tym, żebyście w przyszłości mogły z sobą zawalczyć. Skoro już jest Laluna. Ja stoję z tyłu. Ale rączki nie zawalczymy. Ale ja nie chcę. Żyję w uśmiechniętej Polsce, jestem wolnym człowiekiem. Kochanie, i odmawiam. Dlaczego nie chcesz? Mówisz, że jesteś za kobietami, uprawnieniem kobiet, tak? Dlatego właśnie nie chcę brać udziału w tej nienawiści, którą jesteś tworzysz. Jesteś za uprawnieniem kobiet? Ale nie chcę brać udziału w nienawiści, którą tworzysz. Fajnie stawać za oprawcą, który odbywa karę więzienia? Który znęcał. A masz o to dowody? Znęcał się nad żoną i dzieckiem? Słuchajcie, ja wam powiem jedną rzecz. Fajnie wiecie, się dlaczego... rozbija pierwsze małżeństwo swojego męża? Wiecie dlaczego? Jaka ty jesteś za kobietami? Jak ty jesteś za kobietami? Jesteś jedną wielką, hipokrytką, zakłamaną babą, która nie boi się w ogóle hejtu. Liczysz tylko na to, żeby się wybić. Nie podjęłaś się ze mną rękawic. Dlaczego? Bo tak jak twój Mirek Okiński i ty, boicie się, że zostaniesz, bo w pierwszej minucie bym cię rozjebała. Bierzesz sobie przeciwniczki, że chcesz pokazać sportowo, jak ty wyjdziesz do góry. A więc zapraszam cię do face to face'a, bo ja cię nie odpuszczę. Skoro jesteś w świecie freak fightów, pokaż te jaja. Pokaż te jaja, jak jesteś za uprawnieniem kobiet, że zniszczyłaś życie niejednej kobiety. Zapraszam. Nie dam się tobie sprowokować. Ja cię nie prowokuję, ja cię zapraszam. Ale ja dziękuję. Dziękujesz? Czyli tak naprawdę nie nadaje się do tego świata. Zajmij stołek w Sejmie obok swojego męża. Rozumiem. Robisz mu wstyd. Wszystkiego dobrego, jesteś pozdrawiam. Największą patologią we freak fightach. Robisz wstyd swojej rodzinie. Czekaj, zabiorę telefon. Masz pierwsze małżeństwo swojego męża. No, i ty o tym stajesz wiesz, za ludźmi, którzy odbywają karę więzienia za znęcanie się nad kobietami. Kochani. A więc wypierdalaj z tego świata, gdzie twoje miejsce. Właśnie teraz pokazałaś swój mini poziom. Wiesz dlaczego? Dlatego, że freak fighty to nie jest tylko przekleństwo. Freak fighty to też jest pokazanie poziomu. Szczególnie, gdy się jest kobietą. No ale ty nie masz żadnego poziomu. No i co? No i jeszcze co? Ale nie podchodź do mnie, naruszasz moją nietykalność cielesną. Naruszasz moją nietykalność cielesną. Do sądu! Przed chwilą powiedziałaś, kto nie śpiewa 100 lat, ten z policji, a sama zapierdala.
I co śpiewałaś? Czy jesteś z policji? Fajnie byłaś ukarana? Ale nie pluj na mnie, ale nie pluj na mnie, nie pluj na mnie, bo mnie jeszcze HIV-em zarazisz, nie pluj na mnie. HIV-em zarazisz, co ty pierdolisz? Myślisz, że mam HIV-a? Kochani, mam HIV-a? A ludzie chorzy na kochani, jak widzicie, nie oddałam jej, ponieważ jestem poziom wyżej, tak? Danielu, o dobrze, to przejdźmy płynnie do tego. Zostałam oskarżona o to, że zaatakowałam Daniela Magikala. Chciałabym teraz zacytować słowa, które Daniel Magikal, Zwierzyński, nie wiem, bynajmniej Daniel, nasz szanowny kolega, syn mojej przeciwniczki. Szacunek, Danielu, za twoje działania. Teraz tak, cytat. Marianna, jesteś babochłopem. Czy ty masz jaja? Marianna, jeżeli zasłużył, napisał, ale to jest interpunkcja, nie wiem, czy poziom trzylatka. Daniel, przyda ci się ten papier na studia. Marianna, jeżeli zasłużysz w sparingu ze mną płaszczyzna łóżko, to zawalczymy jedna runda 6 godzin na pieska. Haha, nie, kur, będę ją głaskać i się dawać jazda z nią. W poniedziałek konferencja. Nie po to przeżyłem, co przeżyłem, aby nie bronić się, a was, hejterzy jod. Jak się nie podoba, to won, szkoda na was moczu. To jest cytat z kolegi, który tam stoi. Skoro Daniel Magikal nie może teraz nic powiedzieć, pani Gosiu, czy chce pani skomentować słowa syna? Czy to jest w porządku? Mam pytanie tylko, czy to jest fair? Poetycznie. Dobrze. Panie i panowie. No bardzo mi przykro, że takie mamy dzisiaj autorytety. Już. Ty go wywołałaś do tej tablicy. Już nie, ja absolutnie nie bronię Daniela, ani nie stoję tutaj po niczyjej stronie, ale ty sama go wywołałaś do tej tablicy. Powiedziałam, że chciałam z nim walczyć, dalej chcę. No właśnie, ty sama Daniel, go wywołałaś, a potem on ci odpowiada w swoim tam stylu, a ty teraz wielce obrażona. Pewnie nie powinien tak mówić, ale sama go wywołałaś. Ale powiedziałam, że chciałam z nim walczyć. Ty walczysz z jego mamą, złego, a zaczepiłaś rodzinę. A on w zamian za to pisze mi, że chciałby ze mną na ringu 6 godzin na pieska. No tak, co to nie znaczy powinien, twoim zdaniem? Nie powinien tak pisać. Co to znaczy twoim ale zdaniem? Ale fajnie, jakbyś uwzględniła to, że ty sama pierwsza... Powiedziałaś jakiej konkurencji. Dlatego tak wyszło. Panie i panowie. Czy jest tutaj na widowni chociaż jedna kobieta, która chciałaby te 6 godzin na pieska z Danielem? Niech podniesie rękę. Cztery. Nie widzę. Która żadnej. Się ma tu przyznać, żeby była atakowana? A to jest... Nie, daj spokój. Dobrze, Daniel, tutaj od... W tym razie, jaką dostałeś odpowiedź od pana Schreibera? No nic nie powiedział właśnie. Spuścił głowę, jakby nie był dumny z tego. Tak mi się wydaje, no. To moje, tylko moja opinia. Czy chcesz jakkolwiek skomentować to Marianno, czy nie? Nie. Dobrze ci idzie, Jacek, jako współprowadzący doskonale sobie radzisz. Kolejne pytanie, prosimy. Do kogo tylko chcesz? Nie, dziękuję bardzo. Ustaliliśmy, dlaczego jestem kurwą, więc jest okej. Okay. Dobrze. Pani Małgorzato, pytanie do pani. Jestem bardzo ciekawi, co pani tak naprawdę wewnętrznie sądzi o tym. No bo tak, widać, że pani bardzo nie lubi Marianny. Ale z drugiej strony Marianna tak jakby na początku chciała wyciągnąć do pani rękę, a pani podarła ten plakat od uczelni. Dlatego mam drugi. Ale chwila. Najpierw się dopytam pani to Gosi. Jeszcze ktoś się może pouczyć zadania. Dlaczego pani Gosiu, mimo tego, że wyciąga rękę Marianna, pani nie chce jej przyjąć? Czy co pani sądzi, że to jest jakieś oszustwo, czy jaki jest powód? Strasznie mi przykro, chciałam powiedzieć. Dygresja mała. Dobrze, posłuchajmy. Swoją szkołę już pokończyłam. Chcę to niech dla swoich dzieci. To się śmiejesz. Ty siebie robisz debilkę. Ja się uśmiecham. Koły jakieś. Co ty przedszkole z widzą robisz? Weź się, kurde, za siebie. Chcesz Małgosiu, walczyć, przewidziałam chcesz walkę. Twoje działanie i wiesz spotkamy co? Spotkamy się w klatce. Nie rób się idiotki. Tyle dobrze, ci Małgosiu. Powiem. Rozumiem. Ja nie wiem, Małgosiu. Co ten chłop wziął? Możesz nazywać mnie jak chcesz, czy ale powiem ci jedno. Dobra, ciągnij. Nie dyskutuję z tobą, nie mam rozumiem. Ochoty. Mam Małgosiu. Dzisiaj swój dzień i nie chcę zmarnować na taką siksę jak ty. Fuck. Koniec. Jest, good. Małgosiu, posłuchaj. Nie powtarzaj moich słów. Bo że powiesz, że się zakochałaś we mnie. Naśladuję najlepszych. Taki globa przeszłaś, że też bym chciała. Małgosiu, posłuchaj. Ja przewidziałam twoje działanie, że nie będziesz chciała przyjąć tego prezentu ode mnie. I wiesz co? I twój syn będzie mógł z tego skorzystać. Bo jemu pewnie bardziej się przyda. Zatrzymaj dla swoich bachorów, jo? Fuck! Skończyłam. A ty spójrz po sobie, bo śmierdzi. Thank you.
A ja cię, Marta, chciałem dopytać właśnie o twój stosunek do tego, bo to ty zasłynęłaś jako chyba pierwsza kobieta we Freak Fightach, która tak bardzo dymiła. No i faktycznie wtedy ma rację, że widzimy kompletną zmianę w twoim wykonaniu podejścia do życia. O, to prawda. Bardzo wydoroślałam i spoważniałam. No, co mogę powiedzieć więcej? Słuchajcie, mam takie pytanie do was, bo ja nie jestem w tym świecie, nic nie ogarniam, no trochę ogarniam, ale underdog to jest ten, który jest mniej rejtowany, nie? Skazany na porażkę. Czyli to jest podpies. Tak to nazwijmy. A w przypadku kobiety? Ja tego nie powiem. No ale czy jest underdogiem kobieta? Tak, też. Tak? To jest pojebane. Dziękujemy za tę dygresję. Majorze, bardzo byłem ciekawy twojej reakcji. Też często pytam raperów, bo nie da się unikać tego tematu. To, co w internecie robi Grande Connection, wyjaśniając każdego rapera, który wedle niego zasługuje na to, w internecie ma ogromny wydźwięk. Bardzo dużo osób to komentuje bardzo pochlebnie. No i powiem szczerze, że o ile odcinek o Zbuku był bardzo krótki i niewiele uderzył właśnie w Zbuka, o tyle odcinek o tobie był jednym ze zdecydowanie najmocniejszych w historii tego kanału. Chciałem cię zapytać o twoją opinię i czy to w ogóle widziałeś? No ja tam nie usłyszałem nic nowego, co bym sam nie powiedział. Okej, okay, czyli nic cię nie zbiło z tropu, tak naprawdę słuchając tego? No nie. Okej, okay, bo twoja twórczość została tam bardzo mocno rozłożona na czynniki pierwsze. Mm-hmm. No i wiele tekstów zostało wypunktowanych. No i dobrze. Czyli nie skomentujesz tego? Nie, no nie przejmuję się takimi rzeczami, wiesz. Mam jakby ważniejsze rzeczy do robienia w życiu, żeby się przejmować, co tam co pierdoli, wiesz. Nikt za mnie życia nie przeżyje, ja robię to, co czuję, wiesz, popełniam błędy, sam za nie płacę. I tyle, nie będę się wkurwiał. Ktoś ma ochotę sobie zrobić program, to sobie robi, tak? Okej, okay, a uważasz, że w tym, kiedy Grande właśnie punktuje, to w taki sposób, że przekaz, który ty dajesz, dochodzi do młodych ludzi i że pokazujesz no, wartości... Nie, ja nie pokazuję, byku, wiesz, jakby odcinek jest oparty na tym, co zrobiłem w przeciągu 10 lat, tak? Wiesz, ja się też zmieniam z tym wszystkim, jakby progres mam. Jestem ojcem, wychowuję swojego syna, dbam o rodzinę, zarabiam pieniądze, chodzę, ćwiczę, piszę teksty, wiesz, jakby dużo mam na głowie. To nie jest tak, że ja, kurwa, siedzę i palę koks, kurwa, byku, było od 8 miesięcy, czy od iluś, już nie palę i nie ćpam, więc jakby ludzie są jeszcze w dupie daleko i wiesz, i jakby nie wiedzą, nie znają mnie tak naprawdę, wiesz, podpierają się tym, co ktoś coś powie, czy coś, ale nie znają, wiesz, przeważnie ludzie, którzy mnie poznają, pobędą ze mną, trochę porozmawiają, zobaczą, co mam w głowie, to zostają ze mną już na zawsze po prostu, wiesz. No i właśnie to jest moment, kiedy ty się otwierasz, kiedy możesz dać się poznać, dlatego chciałem... Nie, dlatego daj się poznać, jestem dobrym, miłym człowiekiem, który lubi się zabawić, kurwa, każdy ma jakieś tam swoje pod pazurem rzeczy, których się bardziej wstydzi, a których w ogóle się niektórzy nie wstydzą. I tyle, wiesz, staram się jakby rozwijać intelektualnie, fizycznie, psychicznie, staram się opanować nad sobą, nie dać sobie jakiś upust swoim nerwom, nie wpadać nie wiadomo w jakie, kurwa, nerwy, wiesz, to jest jakby dla mnie najważniejsze, wiesz. Paweł, myślę, żebyśmy się polubili. No to możemy sprawdzić, no. Wiesz, jakby rozwijam się, że życie nie jest jednowymiarowe. To, że ktoś tam czasami sobie lubi zabawić się, to nie znaczy, że jest złym człowiekiem i nie potrafi zadbać o dziecko, ugotować mu obiadu, czy zrobić jakieś poważne rzeczy, wiesz. No to są różne płaszczyzny. Życie nie polega tylko, kurwa, na udawaniu dobrego człowieka, wiesz. No właśnie zastanawiałem się, czy twoja zmiana nie wynika trochę z tego, że chcesz w jakikolwiek sposób może pokazać, że też da się inaczej. Nie, to nie jest jakby, wiesz, że zmiana. Nagle ja się teraz zapieram nogami, rękoma i mówię, że nie robiłem jakichś pewnych rzeczy, wiesz. Teraz jest jakby czas na inne rzeczy w moim etapie mojego życia. Kiedyś to życie wyglądało inaczej, teraz zająłem się jakby sportem. Często myślę na tym, gdzie popełniam błędy, gdzie daję się wciągnąć w te właśnie pojebane relacje, gdzie nie panuję nad nerwami. I staram się to zmienić. No jeżeli, wiesz, jeżeli ja bym się nie zmieniał i bym debilem jakimś, no to jakbym nie doszedłbym do tego miejsca też. Nie nagrałbym tylu płyt, jakby nie znałbym tylu ludzi, nie zrobiłbym tylu biznesów, nie zarobił pieniędzy czy tam innych rzeczy. Więc wiesz, no debile tak nie mają, nie? Następnie Lexi i Marta Linkiewicz. Tutaj widzimy, że mocne przygotowania stylistyczne Majora do face to face'a. Forma jest. Jedziemy face to face, panowie. Co z Buku? Dajemy z siebie wszystko chyba, co? Tak, ja na sportowo podchodzę, przygotowywałem się ciężko do tego i mam zamiar dać zajebistą walkę. Dobrze, tak więc troszeczkę bliżej. No, jak już zbiliście pionę, to już nie ma co. Dzięki wielkie, panowie.
wiele widzek ogląda te gale tylko i wyłącznie dla was. To jest pojedynek, na który wiele dziewczyn czekało. I teraz co chcecie sobie powiedzieć, stojąc pierwszy raz w życiu tak blisko siebie? Zaczynaj. Ty gościem. Jesteś gościem, zapraszam gościa do odzywania się pierwszego. Lexi, moja najlepsza wersja będzie przygotowana na twoją najlepszą wersję. Dobrze, fajnie, cieszę się bardzo. Weźcie poddymiły dziewczyny. Mówiłaś, że nie możesz doczekać się naszego pojedynku, a czy twoja waga jest gotowa? Czy dalej twój menedżer będzie 5 razy wyzwaniał do mojego? O moją wagę się nie martw, w dniu walki, w dniu ważenia będzie odpowiednia. Ja się nie martwię o twoją wagę, twój menedżer się o nią martwi. Bo teraz zadajesz pytanie, jakbyś się martwiła i mówię ci, zajmij się swoją wagą, Moja waga jest dawno gotowa, moja droga. Czy ja widzę napis na bluzie taki, jaki widzę? Czy to jest jakiś mały atak? Absolutnie nie. W ostatniej chwili się przebrałam, bo stwierdziłam, że tych jeansów już dużo się dzieje, potrzebowałam zwykłą bluzę.